Dzień dobry, dzieci. Witam was w czytankowie. Czy wiecie, kogo nazywamy wścibskim? Wścibski. Trudne słowo. Ale kto to taki? Zaraz się przekonamy. Zapraszam do wysłuchania opowiadań z książki pod tytułem Wścibscy, którą napisała Dorota Gellner. Zilustrowała Beata Zdęba, a wydało wydawnictwo Bajka. Trzy lunety zza gazety. Oj, uwaga, wścibska niania, specjalistka podglądania. Uzbrojona w trzy lunety, świat podgląda zza gazety. Patrzy, sąsiad wózek pcha, już za wózkiem niania gna, już w podskokach dzikich pędzi, z ciekawości nos ją swędzi. Nos do wózka wtyka niania, pięknie się maleństwu kłania. Jak się ma maleństwo dzisiaj? Zjadło kaszkę, ty czy też misia? O, ho, ho, ząb jeden mamy, jak pradziadek wyglądamy. A maleństwo popatrzyło, ząb w uśmiechu wyszczerzyło. Wydobyło z siebie głos i ugryzło nianię w nos. Już wiecie, o kim powiemy, że jest wścibski? Myślę, że jeszcze więcej wyjaśni nam drugie opowiadanie. Z trąbką w uchu na podsłuchu. Wścibski dziadek z trąbką w uchu ma dziś dyżur na podsłuchu. Więc choć stygnie mu śniadanie, rozpłaszczony tkwi przy ścianie. Słyszę! Woła nagle. Słyszę! No, na razie tylko ciszę. Może trąbka się zatkała? Pewnie wnuczka na niej grała. Przytknął więc do ściany ucho, a za ścianą nadal głucho. Wrzasnął dziadek. Hej tam, śpicie? Czemu nic dziś nie mówicie? Niech się któryś z was obudzi. Mówcie coś, bo mi się nudzi. A sąsiedzi zawołali. Aleśmy cię przyłapali. Ty zajmujesz się podsłuchem. Ty podpierasz ścianę uchem. Zapomniałeś, że ta ściana była świeżo malowana? Teraz już chyba wszystko jasne. Ale bardzo zachęcam was do przeczytania całej książki. Dorota Gellner, Wścibscy. Ilustracje Beata Zdęba. Wydawnictwo Bajka. Tę pozycję oraz inne książki tej autorki wypożyczycie w bibliotekach na Targówku. Do zobaczenia! Misiu, a co ty robisz? Podglądasz kogoś? Nie, to by było wścibskie. Ja tylko patrzę, czy dzieci idą do biblioteki po książki.